Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Dimensions. Jest to odcinek dzisiaj wyjątkowy, bo jest to odcinek okrągły, 10. Dokładnie od tego odcinka zostaną już tylko 4 do końca gry. No to okej. Nie wiem, ostatnio byliśmy w świecie pogromców duchów, nie mam pojęcia totalnie dokąd dzisiaj się udamy. No więc sprawdźmy to. To jest jedyny sposób. Gdzie jesteśmy? Właśnie, co to za miejsce? O, to jest chyba Midway Arcade. To jest chyba świat gier wideo. Tak, dokładnie. This doesn't make any sense. It's almost like we're in a video game. That is the single most ridiculous thing I've ever heard. I'll tell you what I do know though. That's the foundation element. So how do we get it? Well, if this is a video game, then we play. Chyba nie będzie zwykły poziom. Tak, mi się wydaje, że to chyba nie będzie zwykły poziom. Tylko taki trochę chyba niezwykły. Już ciekawy jestem. No, budujmy tutaj. Tam jest habenek zamknięty. Klikajmy i co to da? A, otworzyliśmy go. Otworzyliśmy Benka. A, nie Benka, to trzeba po prostu ratować tych astronautów, ale on wyglądał jak Benek. W porządku. Czyli musimy ich ratować, to chodźmy najpierw na prawo. Będzie taka trochę gra bardziej w stylu 2D. Będzie bardziej taka w stylu trochę 2D, że właśnie mamy tylko w dwóch kierunkach grę. Musimy tutaj uratować tych astronautów. Będzie też świat Midway Arcade. Właśnie do... O, tu mamy astronautę kolejnego. A i tutaj jest też muzyczka taka 8-bitowa. Ratujmy go w takim razie. Okej, uratowaliśmy go. I po tym poziomie też już zdobędziemy 1 000 000 monet. To tak dla waszej informacji. A to oznacza, że właśnie nagram pierwszy odcinek dzisiaj ze zwiedzania świata. No i nic się nie zrobiło. Czyli jednak nie możemy rozwalać Batmobilem tych srebrnych klocków chyba. Color changing, spinning weapon. A Sonic Batrite co umie?
chyba wolałem ten. A w sumie dobra, na razie sobie pojeździmy tym. Zawsze możemy się zmienić w inny Batmobil. I tutaj mamy dla Benka chyba, czy tam taki do hakowania. Właśnie. Tutaj jest kolejny uwięziony astronauta. Zaraz go uratujemy. Tylko pytanie, kiedy się to kończy, ten świat tutaj. To jest takie dość rozległe. Czy sobie tutaj luknijmy. Uciekaj. Zostało jeszcze dwóch do uratowania. I od razu mówię, że dzisiaj będzie pierwszy odcinek właśnie z tego zwiedzania światów przygody. Ale od razu, żeby rozwiać wszelkie możliwości, to będzie na razie jeden. A dopiero jak skończę grę, czyli za te 4 odcinki, jak skończę fabułę, to dopiero wtedy będę zwiedzać. I też od razu mówię, że mam tylko na razie te 3 figurki. Dopiero w grudniu będę mógł dalej, wiecie. Po prostu na razie zrobimy tyle, ile się da. A potem, sami wiecie. A potem będą jeszcze jakieś level paki, nowe światy. I odblokuję te rzeczy, które po prostu wcześniej... Znaczy odblokuję te rzeczy, które zrobimy, to po prostu będziemy się cofać do tych wcześniejszych światów i robić rzeczy, zdobywać rzeczy, których nie mogliśmy, nie będziemy mogli teraz zdobyć, bo nie mamy odpowiednich postaci. Dobra. Coś tu mamy. Wow. No, z powrotu do przyszłości było. I co, został jeszcze jeden. Jeden jeszcze astronauta został. Ten astronauta jest tutaj. Tylko zanim go uratujemy, to kiedy tutaj się kończy ten świat? A, tutaj już jest początek, tak? Tu już jesteśmy na początku. Bo to tak jest zrobione, że to jakby zrobiliśmy takie kółko. To na razie zdobądźmy jeszcze tutaj tą kasę. I tutaj tą. I zaraz temu astronautowi pomożemy. Tylko na razie jeszcze zdobądźmy tutaj te wszystkie rzeczy potrzebne, kasę. I też, wiecie, założę się naprawdę, że tutaj będziemy mieli tak, że na przykład teraz zrobimy ten etap i potem nas weźmie do kolejnego etapu. Do kolejnego etapu nas weźmie, w którym będzie totalnie inna grafika. Znaczy nie inna grafika, no ale w ogóle całe otoczenie. Właśnie to są takie gry w stylu retro, takie stare gry. Video game, takie wiecie, jak się kiedyś chodziło do salonów gier. I się tam wrzucało właśnie taki żeton. Co, on powiedział, że już chce grać. To jest złodziej jakiś.
join in anytime. Okej. Dobra, mamy tutaj, prawda, kolejną grę, tym razem z lotu ptaka widzimy. Okej, tutaj mamy mnóstwo wrogów. Pytanie, czy ich wszystkich możemy zniszczyć? Chyba nie. A nie, możemy ich zniszczyć. Wszystkich, spokojnie. A tam jeszcze jakiś taki czerwony jest tutaj. Właśnie jesteśmy w labiryncie. Ale to już odkryłem wcześniej, wiadomo. Straciliśmy jedno serduszko. Okej, lecimy dalej. Też mnie bardzo ciekawi, jak będzie wyglądał ten level pack z tego Midway Arcade. Powinno być ciekawe. To niektórzy z was pisali, co to jest, to teraz macie. O Jezu, ile to ich tu jest. Mamy jedno serduszko, chyba jak zginiemy, to chyba będziemy musieli wszystko powtarzać od nowa. Kurczę. Dobra, ale nam się jakoś zregenerowało. Gdzie jest nasz pojazd? Gdzie jest nasz pojazd? Się pytam. Mam już chyba pomysł, powiem wam. Mam świetny pomysł. Już wiem, jak zaradzimy sobie z tym. Tak możemy pokonywać grupy przeciwników. Zregeneruje się nam to życie, czy nie? No okej, no to jednak... no to jednak nas nie zniszczyło za te życie. Mamy kolejny kluczyk. Tutaj tylko taki ciarożek może budować. Dobra, lecimy dalej. A, tu jest jeszcze kluczyk. I've not seen such bravery.
tutaj mamy mnóstwo tych przeciwników. Jesteśmy chyba bezpieczniejsi w tym. Jej, ile ich tu jest? Nie możemy tego czarnego zniszczyć, kurczę. To niedobrze, powiem wam. Nie możemy zniszczyć tego czarnego. O, to nam... On nam życie odbiera. Dobra, tamten może go zgubimy. O, zgubiliśmy go, dobra, on się tam zawiesił. Chyba. Naprawdę, to jest tyle tych wrogów, ten poziom jest serio dziwny. Tu mamy exit, dobra. Tam mamy wyjście. Musimy tylko przeżyć do tego wyjścia. Musimy tam dojść. Okej, jakieś byczki. Dobra. Mamy kolejne klucze, mamy kolejny klucz. Niedługo się już nam ta gra skończy. Wtedy będzie pewnie jakaś inna. Okej. Tutaj już nam... Tu już kolejni przeciwnicy na nas czekają. Ale ich ładnie zdjęliśmy. To już mamy chyba wyjście. Okej. Lecimy. Przeżyjemy to na pewno. Tylko cały czas oni wychodzą skądś, nie wiem skąd. Tam jest ten złodziej niebieski. Na pewno go w końcu dorwiemy na koniec poziomu. No jasne. Jak żeby inaczej. Level, poziom 28. Duchy muszą być zastrzelone.
Nie wiem, czy była jakaś taka gierka właśnie w takim stylu, że trzeba było tak robić. Ja tam nigdy nie grałem w takie gry, to już nie to pokolenie. Dobra. To jest ich po prostu za dużo. Totalnie za dużo. Ile ich tu jest, serio? Trzeba się po prostu przebić przez nie. Dobra, to chyba nie jest aż takie trudne. Ej, jeszcze tutaj z drugiej strony nas atakują. Nie no, tam jest ich po prostu mega dużo. Dobra, zniszczyliśmy część. Dobra, kolejna część zniszczona. Trochę jeszcze ich nam zostało do zniszczenia. Ale już chyba coraz mniej. One się chyba odradzają, te duchy. Mnie też ten narrator trochę denerwuje. Zaraz się tutaj te duchy odrodzą. Nie wiem, czy się nam uda zdobyć pasek w tym poziomie. Może się uda, może nie. Kolejni przeciwnicy. Trochę ich tu jest, mamy kolejny kluczyk. A tam się chyba nie dostaniemy, chociaż teoretycznie powinno się tam dać dojść. Teraz ten Batman mnie myli, że z tym takim czarnym duchem, co nas wtedy gonił. Tutaj srebrny jakiś klocek. Dobra. All right, no more mystery night bats. Tam też Piotr Kuku napisał, że ten właśnie, że jak będę zwiedzać świat Ghostbusters, to żebym poszukał Stark Tower, ale ja wam od razu mówię, że raczej nie będzie Stark Tower w tym świecie pogromców duchów. Ja wiem, że to jest Nowy Jork, ale wiecie, DC i Marvel to są dwa odwieczni tacy
konkurenci, jeżeli w LEGO Dimensions jest już DC i DC podpisało kontrakt z LEGO Dimensions, to nie będzie Marvela w tym, na pewno. Bo to po prostu, wiecie, to jedno zaprzecza drugiemu. Lecimy stąd. Kolejny kluczyk. Dobra, ucieka nam. Cały czas gonimy go. I przenieśliśmy się do kolejnej gry. A no, tym razem wyścigi. Za chwilę to zrobimy. Może się zmieńmy w Batmana. Tylko jeszcze sobie zobaczmy ten cały tor. Pozbierajmy sobie te niebieskie. Ciekawe, czy też jakiś fioletowy będzie. Okej. To nie jest trudne. Tylko musicie odpowiednio, prawda, sterować. Okej, wygraliśmy to. Another track? Give me a break here. Dobra, to zanim sobie tam zrobimy ten wyścig kolejny, to pozbierajmy te niebieskie. Wolę najpierw pozbierać te niebieskie, zanim będę się ścigał, żebym w ogóle się nie musiał, żebym nie musiał na to patrzeć. Wtedy się nie mógłbym się skupić na wyścigu, tylko bym cały czas myślał, czy zdobywam te niebieskie. No i też poznamy przy okazji ten wyścig. A i też trzeba uważać na te pułapki. Tory powinno być 3, więc myślę, że już zdobędziemy tutaj pasek raczej. Dobra. Ten już jest trochę trudniejszy. Trzy okrążenia są. Jestem niebieski, ale to już chyba wiecie. Skok, kurczę, nie udało się.
Dobra. Jeszcze jeden. Jedź, 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 Batmobil, jedź. Okej, winner jestem, wygrałem. No i trzeci wyścig, który jest już pewnie najtrudniejszy. Tylko zanim to zrobimy, to jeszcze pozbierajmy sobie tą kasę. To może zdobędziemy pasek. Co my teraz mamy? Oprócz tego, co było, mamy jeszcze tornada. Trzeba będzie skakać tutaj często. Pytanie, czy po tym wyścigu jest już koniec poziomu, czy nie. Jeszcze troszkę tych niebieskich monet potrzebujemy. Dobra, jedna moneta, druga moneta, niech się już, jest już coraz bardziej żółte. Pytanie, czy będzie Rule Breaker, czy nie. No mam nadzieję, że to nie jest jeszcze koniec wyścigu, znaczy, że to jeszcze nie jest koniec poziomu, bo w końcu dopiero 33 minuty trwa odcinek, a zawsze trwa krócej. Zawsze trwa dłużej. Jedź, 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 Batman. Jedź, jedź. Dobra. Jestem na prowadzeniu dalej. Też tam widzicie, taki z tyłu się takie niebieskie w moim pojeździe pokazują takie dymki, bo ja po prostu zmodyfikowałem Batmobil, że takie rury są niebieskie. Okej, kolejny wyścig. Okej, no to już tutaj na pewno zdobędziemy ten Rule Breaker. Na 100%. Mamy Rule Breaker. Udało się, więc dobrze jest. W ostatnim poziomie też się udało zdobyć tego Rule Breakera. No i w tym odcinku, znaczy w pierwszym odcinku zwiedzania, który jest, będzie tuż po tym, kupimy sobie już dodatek Monety razy 2. I wtedy w ostatnich 4 odcinkach też powinniśmy zdobyć pasek. Wtedy będzie dobry wynik. Okej, dobra, jestem gotowy. Pojechałem trochę od drugiej strony. Dobra, jestem gotowy. Czy to będzie ostatni wyścig, czy nie? Jeszcze nie wiem. Kurczę. Jedź, jedź, jedź. Batmobilu, jedź. Kurczę, oni mnie już wyprzedzili. Jedź, jedź, jedź. Nie, no super. Wstawaj, Batmobilu. Kurczę. No super, to już przegrałem. Na pewno już przegrałem. Już mnie tutaj wyprzedzili oni.
Fajnie, trzeci już ma, nie, to już nie ma co. Chyba nie ma co, i tak go nie wyprzedzę. Ten złodziej już wygrał. Od nowa w takim razie. Teraz już trochę lepiej znam trasę. Przede wszystkim musimy skakać częściej. Dobra, jedź, jedź. Pomijajmy te skróty. Oni jeszcze nie zrobili drugiego okrążenia, a już kończę trzecie. Okej, załatwione. I co, jeszcze jeden wyścig będzie, czy to już koniec? Koniec, dobra. Okej, musimy go dorwać. Okej, to naprawdę mamy tutaj te gry nieźle, retro. Teraz oni są silniejsi, bo mają jeszcze zdolności tych złych gości. Dobra, walczymy z tym. Z tym całym złym gościem. Czas go pokonać. Ale zanim jego, to najpierw rozwalmy resztę towarzystwa. Thank you.
Mamy tą monetę. Pokonaliśmy tego złodzieja. Let's get out of this digital nightmare. I must admit, I quite like that one with all the magical monsters. It reminded me of home. Okej, udało się. Zrobiliśmy poziom. Mamy już ponad 1 000 000 monet. Piękny wynik, mamy też pasek. Super Rule Breaker. I 17 złotych klocków. Więc okej, mamy tutaj filmik kolejny. Okej, no to już mamy trochę w niebezpieczeństwie jesteśmy. Okej, to Lord Vortex się wkurzył na tych jego gości, którzy mu, prawda, cały czas, że dlaczego ja was wysyłam głupki, a oni zawsze są przed wami, ale już wiem dokładnie, co zrobić, żeby nas znaleźć. Więc okej, w następnym odcinku udamy się do świata Scooby-Doo. I jeszcze dzisiaj będzie pierwszy odcinek ze zwiedzania światów przygody, tak więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!